Siema, ze strony to wygra 197 odcinek sezonu 6. Stack Fitz powiedział widz mój, że chce mój safe. Czyli tak seed, który nałożyłem, no to powiedział, że no niby nie mam tego tempo, już nie mam tego save'a 5. Mu dałem przed odcinkiem, bo szczerze teraz jak nagrywam, to jest to dalej 165 odcinek nagrany. A tutaj halo, któryś ma odcinek, a myślę, że to zabiję. Mogę posiadać statystyki, moby, gdzieś są szkielety. Tu, 38 szkieletów, musiałem dużo zabić szkieletów. Ale mówił już, mówi tak, że skończyłem mi save'a. To powiedziałem, że tak, powiedziałem mu rzeczywiście, że jest to zapasowy odcinek, bo jak teraz wróciłem, chciałem powiedzieć, bo to jest proszę gdzieś, to 197 odcinek nagrany. Nagrywam szczerze teraz. A na YouTube się stawia 191, 2, 3, 4, 5. I to jest na cały luty. Te są teraz odcinki w marcu tak naprawdę, bo już luty cały nagrałem. I tak się śmiał ze mnie sam. I ja wciąż taki mam zapas mocny, bo powiem, że nie. Jeśli mam czas i mogę to zrobić, no to nagrywam na zapas, bo jeśli bym miał zapasu, no. No tak, dobrze, że tak się stało, że mam taki zapas, że szczerze, teraz mógłbym nie nagrywać już tych odcinków i tak dalej. A co robię? Nagrywam to dalej, tylko więcej odcinków teraz produkuję. Próbuję produkować, jak mogę. Powiedzmy, chcę nagrać jeszcze tego do 5, to na pewno jeszcze w sobotę u mnie, jako tam to jeszcze nagram w sobotę. Bo to jest dzisiaj piątek, no to w sobotę jeszcze spróbuję nagrać. Później nagrać jeszcze, tak jak w sobotę nagrać, powiedzmy też 10 razem z tym. Czyli do 205 niby odcinka. Jakby się udało, no to dobra, lecę dalej. Dalej nagrywam więcej. Bym później usiadł z montowo, powiedzmy w niedzielę. Powiedział, że już miałbym szkołę tak naprawdę. Niestety. Ale... już to, że będę miał tak jakby nagrane odcinki, później to zmontuję, to będę miał jeszcze więcej odcinków na zapasie, że mógłbym już patrzeć tak naprawdę, to jest następne, tak dzisiaj bym nagrał, nie, dzisiaj powinien drugą, trzech, bo tu muszę trzy dograć aż odcinki, powiedzmy nagram ten i później usiądę jutro, czyli co będę po prostu, bo to mnie jest jutro tak naprawdę. Nagle powiedzmy, to byłoby ile? Tutaj dograć 3, no 8 odcinków bym nagrał. I później, dobra, montuję i jest tylko YouTube'a lecę tak naprawdę, bo to jest YouTube'a. Bardziej mówiąc, odpoczynkowo lecę, wsadzam całe odcinki wszystkie, które mogę. I później tylko mnie to przetwarza, jestem na YouTubie, ja mam odpoczynek, ale pewnie po szkole. Usiądę jeszcze i nagram jeszcze z 5 odcinków, jak się uda, no to wtedy już tak naprawdę jest 2 razy więcej odcinków już i to będzie się tak produkowało. Szczerze, co może mogę, tak mówiąc, jeśli ja się uprę, to pewnie cały marzec też nagram, tylko później usiądę, żeby kwiecień chyba, stycie, luty, marzec, no kwiecień powiedzmy nagram. To cały kwiecie po prostu se nagram i elo, już nie muszę nagrywać tak naprawdę, bo mam cały kwiecień, czyli jeśli to daje styczeń, to mam luty, marzec, jak kwiecień to 3 miesiące aż ponad odpoczynku. Ale mówiąc tak, wy macie dużo odcinków, ja nagrałem tego jednego dnia po to, żeby mieć bardziej tego następnych dni bardziej zapas, gdzie muszę to nagrywać i tak dalej. To jest dla mnie ok. Z tą stronę. Teraz szkło przepalamy i to dokończymy, mam nadzieję. Jakoś tako. No. To tyle zrobimy de facto z tego wszystkiego. Może tak. Tyle. Będzie 46. Tego niech się poprzepala. No i tam to skończymy. I dom. Dom musimy skończyć. Szczerze, licząc na to, że jak się sezon
Kozi to 97, czyli mamy już 14 odcinków? Nie, 13 odcinków mam nagranych z sezonu 6 już. Czyli około... No już jest fajna liczba, bo tam 30 chyba 6 było. A mówiąc to, że dużo butuję, dużo mówię na odcinkach, no to tak minimum logistyczne to będzie jakoś, że będzie jakieś, zawiesiłem się, że logistyczne będzie to, że nagram z tego sezonu jeszcze więcej odcinków, bo tak jestem ten, to kończę dopiero budowę, powoli. A tutaj będzie jeszcze zmiana tego wszystkiego i takie tam pitu. I patrząc na to, że no trochę siedzę. Tutaj po opokach też muszę. No. Tutaj to muszę dwa razy niżej. To tak mówiąc, to trochę spędzę na tym wszystkim, to co widzę. Ale wy będziecie mieć odcinki na zapas. Pasie. Wy będziecie mieli odcinek powiedzmy ciągle prawie, że. Ale to muszę nagrywać powiedzmy jednego dnia. A jak się dobrze uda powiedzmy następnego dnia w szkoły, po szkole, jak odrobię lekcje tam, usiądę znowu nagrywać, no to będę sobie zwiększał zapas minimalnie jak najwięcej, bo się powiedział, po co to robię? Po to, żeby jakbyście wy mieli odcinki, a ja zajął się szkołą normalnie. I nie musiałbym nagrywać powiedzmy 5 odcinków nagranych i muszę już w sobotę siedzieć i nagrywać. Wtedy już bym nie musiał, bo ja bym zmontowane te odcinki co to na YouTube, czyli tak naprawdę siedzę już dla samego siebie. Mogę powiedzmy nagrywać już dla samego siebie. Po prostu zwiększyć jeszcze tą rzecz, że jeszcze więcej tych odcinków upchnę nagrywając je. To jest dobre, bo wtedy wy macie odcinki. Ja mam troszeczkę z głowy YouTube'a na jakiś czas. Jak tak odpoczynę, no to jest fajne. Nie powiem, że nie. Tam dalej mogę mieć szkoła, ale nie tu. O. Już będzie lepiej. No. I tutaj już skończone mam prawie, że. Tutaj tylko dobudujemy te... Nie, przecież ja to muszę drewno postawić. O kurna, to już mocno. Potem to zniszczy szybciej. Tam dalej to nie wiecie, wiadomo co jest. Ale tutaj jakby było. I już, kończę następny. No. Tutaj, czyli to co mówię. Teraz nagrywać jak najwięcej. I później usiąść i nagrywać. Powiem tak, teraz siedzę i nagrywam jeszcze największy zapas jak mogę. Później jak zacznie się szkoła, no to już będzie z tym problem. Żeby coś takiego zrobić. Więc już wtedy, żeby coś takiego zrobić, no to... To już będzie w sobotę pewnie nagrywał lub coś w tym stylu będę nagrał później. Teraz nagrywam, jeśli mam wolne jeszcze takie ten, gdzie jeszcze kolega do mnie przyszedł. Nagrywam jeszcze wtedy, gdzie kolega jeszcze do mnie aka nie przyszedł. No ale przyjdzie, no to... To już... Wtedy ja się bez niego pobierał i tak dalej. On będzie chciał sygać bossy w sensie, bo nigdy nie wiedział. Ja kiedyś grałem, bo był ten hype niby. Teraz nie gram, bo... Dobra, ściągnąłem to. Pogadam sobie. Ale to nie jest dalej ten mój skill, bo kiedyś umiałem. Coś teraz trudno mi trafiać to wszystko, bo jest takie wszystko leci tak szybko, więc... W tym mam problem, bo no niestety, ale... Dawno się grało. Niestety się dawno grało, nie... No, nie wiem, to takie 2 lata minęły? Jak sobie grałem w osu? Nie wiem. Nie wiem, kiedy już nawet minęło. Bo tak dużo rzeczy chcę robić, no to szybko zaczynałem wszystko to mijać i nie wiem, kiedy to zacząłem, więc nie. Tym jest problem.
bo nie wiem teraz tego. No a kolega chyba się od kogoś tam zajawił, że sprawdzi jak to jest. To jest osu. Jeśli się umie grać w osu, to jest spoko jak to takie. Halo. Gdzieś tutaj też. Gada się mi się zbogowało. Tutaj to jest płynne. Tutaj. Tylko tam tylko tutaj nie otworzę. Tam podsłuchuję, ale nie otworzę, bo jeszcze tutaj wszędzie nie pozapełniałem. Więc. Tego wezmę. Tego. Tu. Tego. Tu. Tego. Tu. Tego. O, już będzie szło. A tutaj dam w górę. Mogę nie by to dać, bo tak jak wody wylej. Nie wleję więcej dalej, to one nie uciekną. I to jest spoko. W sumie. Nie tu. Tu. No. Mogę? Mogę? Dziękuję. Do widzenia. Czy tam otwieram? Niech one przepłyną najlepiej. Przepłyńcie, proszę was. Przepłyńcie, chcę to zniszczyć, posadzić tam wodę. I to tyle. Bo ona będzie płynąć. To ja wiem. Jedną kratkę będzie płynąć. Tutaj. Tutaj wody nie ma. O nie. Już ma być tu woda, halo. Jezu, ja się nic nie widzę. Mogę chociaż jedną pochodnię poprosić? Nie mam pochodni. Nice. Chyba tarczę muszę zrobić. Czy ostatnio tarczę? Już sam nie pamiętam tego. Wezmę te wszystkie, ale dobra. Żeby mieć tam jasno, żeby wodę tak jakby. No. Teraz tu macie jasno nawet. Ja mam. Nie wiem czy nawet ryby walnąłem. Tu tak mi nie starcza tlenu na to. Mogą niby spływać tą jedną kratką, ale nie spłyną. No ni hu hu. Znowu mi się zada. Oj, teraz to więcej mi zada się damage'a. Mhm. No nie! Ale ta ryba mnie skorowała. Nie, do góry to zrobię. Ni hu hu. I tutaj? I jak będę mógł wziąć? No, tak. Wezmę stąd. Woda się nie stakuje. Gdzieś to będzie. To będzie ta kratka, czyli tu. Nie, może normalnie bym teraz ryby bywał sobie. Ja to zamykam. I mają teraz. Naprawdę. Tutaj jest. Jest i tu. Dobra, zauważyłem to od dołu. Dobrze, chociaż to zauważyłem. Jest to od dołu tu. Uuu, to jest ciężkie naprawienie tego. Nie powiem, że nie. Z drugiej strony muszę chyba pewnie wylać. No pewnie to jest to, że muszę to wylać. Ale mi się to zbugowało. Łe. Czemu się mi to tak zbugowało? Wolę szkło zniszczyć. To mi się aż nam dalej zbugowało. Really? Czy to mogę normalnie naprawić? Ty to ty naprawię? No to. Stąd pewnie muszę to naprawić, stąd. Jeśli stąd naprawię, to się mi.
Mogę tak zrobić, F i to wyjąć tu. To mi tu się psuje. Co jest? Tu stoję w miejscu. Okej. Czy to się spadnie, popłynie w górę? Chcę to sprawdzić. Płynie, czy tam się, gdzie tam będzie stało i nie chcę popłynąć, tam pewnie nie ma wody dobrze wylanej. Tutaj dobrze nie ma wylanej wody. Dobrze? Wiadomo. Tutaj nie ma dobrze wylanej wody. I to teraz muszę sprawdzić. Jeśli teraz pójdzie normalnie, no to okej. Tutaj nie było wody dobrze wylanej, to nie pójdzie w górę. Jeśli będzie teraz dobrze wylana woda, to już pójdzie to w górę. I zbliżamy się do tego punktowego miejsca. Easy. Wszystko jest zrobione. Easy, easy. To czy teraz ryb możemy łapać? No. Nie uciekać mi. Biorę was, żeby ratować tak jakby. I na następnym odcinku zaczynamy już budować dom. I w tym też, ale w tym jeszcze musimy w odcinku. W tych odcinkach musimy tak naprawdę jeszcze coś rzeczy zrobić. Zobaczymy, czy ona popłynie w dół? Płynie fajnie. Czy ona popłynie w górę? Będę już widział po tej stronie niby. To ona już? To ona tak szybko popłynęła w górę? Lul. Nie zauważyłem. To co zginie, to tam mnie coś nie interesuje. Zabiorę jeszcze jedną. Ten i zobaczymy. W sumie 4 jest, no to miałem 3 wcześniej, no dobra. Teraz będzie 5. I będzie wiadomo, jak ona szybko popłynie w górę, w tą stronę. I tam postawię szkło, już. Bo tu już nie będę od tej strony dawał ryb. Będę tam dostawał. W stronę ryb dawał je. Nie wiem, czy ona już popłynęła, czy ona się tam... Wait. Są 4, na pewno nie. Czy ona tam myszkuje? Tak, teraz będzie płynąć, dobra. Ta, łatwo płynie w tą stronę. Jaka to kurna. Halo, cofaj się. No co za ryba. Cofnij się, cofaj mi się tu. Już poszło w górę? Boże, no to ta strona niby skończona tak jako jako tako. Teraz będziemy musieli w górę sami tyleć tam wody. Jezus Maria. Tyle tylko jest pomyślenie, a odcinek się prawie kończy i będzie dupa. No wszystkie szkła akurat. Fajnie. Fajnie, 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 fajnie. Tutaj, tak, 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 tak. I to muszę wszystko teraz łączyć. Uni! Ja szkło postawiłem. Pewnie źle postawiłem? Nie, może już wszędzie jest. Już się nam kończy odcinek. Jak to jest możliwe, że czego nie zrobię? Już się kończy odcinek. No to możemy postawić też szkło. Tutaj sobie drewno lub byle co innego, żeby nie marnować szkła. Cóż.
tak to już jest. I co, widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, hej hej!